Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj sobie omówimy coś czego dawno już nie było czyli najlepsze itemki oraz kompozycje w patchu 9.22 czyli w nowym zestawie TFT i zaczynajmy od itemów o dziwo najlepszym itemem teraz w Estierze jest rękawica lodowa w Atierze Force of Nature kilka, w sumie kilkanaście nawet można powiedzieć itemów wielu itemów też jeszcze tutaj nie ma ale Rabadon na pewno wskoczył do Atieru, teraz 75% potrawia, poprawia obrażenia magiczne. Zephyr jest bardzo mocny, bo teraz macie na planszy pola, a te pola bardzo łatwo przewidzieć właśnie zephyrem. Ludzie przeważnie dają sobie główną postać kierującą na te pola, żeby miała dodatkowe buffy i wtedy możecie tam dać zephyr, żeby wykluczyć tą postać na chyba 6 sekund, bo dostało Dostał bufa ten item. Gins bardzo mocny item pod Wayne, jeżeli gramy pod Lightów lub w sumie pod jakiegokolwiek Carry, Morello zawsze było dobre. Guardian Angel troszkę spadł do Betieru, prawdopodobnie po kolejnych nerfach. Warmok jest teraz troszkę wyżej ceniony. I to w sumie by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ważniejsze itemki Betier oraz Cetier. Nie ma za bardzo co omawiać tych itemów, żadne tutaj nie są warte wspominania. Chociaż może Static i Rapid Fire cannon nie są już tak mocne, bo nie ma tak mocnych postaci karujących od AD, które by mogły z tych itemów mocno korzystać. Dravena już nie ma w grze. Nie ma też kto tam jeszcze z nich mocno korzystał, aż fajnie działała. Takie postacie, które używały tych itemów bardzo mocno, Kale, tak samo. Teraz bardziej Kinso oraz Hurricane, Deathblade, tak się chyba to nazywa. Te trzy itemki możemy składać na Awain, i wtedy będzie ona bardzo mocno biło, biła w dwie postacie i rozpędzała się z każdym zabójstwem albo z każdą postacią, która zginie z waszej drużyny. Tutaj są jeszcze itemki, jeżeli chodzi o te, które możecie wziąć z karuzeli, które, na które się kierować. Które wziąć jest z każdej karuzeli w sumie najlepszej temki? Co mnie tutaj dziwi, że łezka troszkę spadła, ale że ROD jest aż w C tierze. Myślę, że ROD powinien być troszeczkę wyżej. Z RODA możemy złożyć Rabadona, chociaż w sumie no, nie ma za dużej temków oprócz Rabadona. Ludens Echo też jeszcze jest I, i możemy z niego zrobić. Chyba nie Maja. Coś innego możemy zrobić ze spatuli, ale S tier. Recover, czyli łuk. BF, Pass, Armor oraz Spatula, Wszystko z w pięć itemków, w sumie w każdej karuzeli powinniście dostać jeden z tych itemków. I bardzo dobrze to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o wasze, wasze itemki. I zaczynajmy od kompozycji. Pierwsza kompozycja, jedna z lepszych, o tym wspominałem już zanim wyszedł, wyszły te kompozycje, że Lighty mogą być bardzo mocne, jeżeli chodzi o kierującą nas vein. Co należy wiedzieć o tej kompozycji? Wein oczywiście musi być na trzecim poziomie, żeby nas dobrze wykerować, a żeby zdobyć Wein na trzecim poziomie to musicie zhyper po kragach, żeby znaleźć ją oraz nasusa na trzeci poziom. Tak więc ważne będzie teraz obserwowanie przez to, że jest mniejsza ilość vein w puli. Kiedyś było 39, teraz jest 29. Riot to troszkę zmniejszył. więc jeżeli grają trzy osoby vein, no to już raczej się nie pchajcie na czwartego, żeby ją jeszcze zrolować na trzeci poziom. Raczej wam to nie wyjdzie. Możecie tutaj dołożyć dwóch Blade Masterów, zrobić z vein, możecie Blade Mastera zrobić po czterech Blade Masterów lub no po czterech Rangerów na 9 na tym poziomie tak powinna wyglądać wasza kompozycja. Sześciu lightów na froncie. Najbardziej tankowne postacie, czyli Nasus, Atrox, Jax oraz Yorick i reszta rozstawiona z tyłu. Kolejna kompozycja to są Blade Mastery, cztery cloudy oraz trzech asasynów. Trzech asasynów to będzie powtarzający się patent. Tutaj zobaczycie w tych kompozycjach, że często możecie zagrać trzech asasynów, bo. Mocni są, ale też inne kompozycje wokół nich można złożyć. Tutaj jest napisane, że można sobie Yasuo oraz Sivir szukać na trzeci poziom. Sivir jest tutaj naszym głównym carry. Mocno się rozpędza. I że jest to jego, ulubiony, jego ulubiona kompozycja w tym patchu. Bardzo fajnie tutaj wszystko działa z. Teraz jest za 5 golda. Bardzo mocna postać. Klonuje sama siebie. W sumie podwajając damage. Okazji chce jest mocne za 4 golda. No są, postaci, są to postacie, które później dostaniemy w grze. Ale które bardzo które warto mieć w swojej kompozycji, głównie przez to, że Z ma też 3. Trzy klasy, z których możecie skorzystać, jeżeli coś Wam jeszcze poleci. Mystiki, tutaj będą od Gianny oraz od Mastera. Master na froncie właśnie z rękawicą ze Stieru. No i reszta raczej bardzo standardowo Hurricane i często się opłaca składać i na Wayne i na Sivir, żeby bili, biły one w dwie postacie. Tutaj jeszcze jest Last Whisper oraz Red Buff. Kolejna kompozycja, trzech Assassinów, to o czym mówiłem, trzech samonerów play do dwóch mistyków, trzech Cloud'ów, no taka bardzo mieszana kompozycja e, raczej nie powinno być za ciężko jest złożyć oprócz Zeda e, oraz Mastera, ten Z i Master też się często tutaj powtarzają czyli są to mocne postacie po prostu w tym patch'u e, no nie ma tutaj za bardzo co o czym mówić e, Infinity Edge na się e, kilka itemków na Zedzie, reszta itemków to co wam w sumie spadnie, e, standardowe rozstawienie tych postaci Dwa mistyki też się bardzo opłaca teraz mieć. Łatwo jest ich zebrać, a dają całkiem dużo. Możecie używać Sivir zamiast Azira i dodać czterech Blade Masterów ze spatułką, żeby mieć temki na Sivirce. No to bardzo podobna kompozycja do tej. Troszeczkę pozmieniana, żeby więcej tych buffów było. Kolejną kompozycją, wszystkie tutaj w sumie kompozycje są ze stieru, raczej nie poleca tutaj gorszych kompozycji, czyli wszystko co Wam tutaj pokazuje powinno być grywalne i może wam wygrać grę to nie jest tak, że dostaniecie się do top 4 i dalej już nie dojdziecie. Wszystkie te kompozycje pokazane powinny być OK, żeby wygrać grę, zależy jak ta gra się potoczy. Tak więc następna kompozycja 4 shadowów, dwóch rangerów Ash oraz Kindred Kindred bardziej pod carry niż Aż, co jest bardzo ciekawe, ale wiadomo można na obydwu tych postaciach zestakować itemki. Możecie dodać lux, jeżeli dostaniecie Kindred i Ash, Ash jako wasze główne kery. Możecie zbudować jeszcze mastera jako wasz, waszego kery, jeżeli znajdziecie Rapid Fire Canona. Tutaj bardzo ciekawe defensywne itemki na masterze. Tak, więc, żebyście wiedzieli, że te itemki też można stakować na masterze. Nie musi to być Blue Deaster, Rapid Fire Cannon i Static, czy jakieś tam inne ofensywne itemki. Mogą to być itemki defensywne. Żeby wasz master zrobił więcej obrażeń i tak szybko nie padł. Kolejna kompozycja już troszkę gorsza mi się wydaje, ale też na pewno bardzo grywalna. Czterech oceanicznych, czyli żeby wszystkie wasze postacie się szybciej odnawiały manę. Trzech mage'ów, żeby mogli dwa razy kastować spada. trzech summoner'ów. W mid game'ie możecie używać summoner'ów i woodland'ów. Podpuścić tresza, żeby, żeby wrzucić nami w late game'ie. Dodać elektryczną Lux też możecie. No bardzo prosta kompozycja, nie ma tutaj za bardzo co mówić, no jeżeli macie oceanicznych to chcecie mieć postacie, które często używają swoich umiejętności i żeby te umiejętności zadały jak największą ilość obrażeń, czyli właśnie chcecie mieć takiego Branda, który będzie miał 50% szansy, że odpali swoją umiejętność dwa razy. I będzie ją też odpalał bardzo często, przez to, że macie oceanicznych. A ze Spiro w Sojourn będzie on odpalał ją jeszcze szybciej. Z Rapid Fire kanonem będzie mógł sobie stać bezpiecznie z tyłu. I w sumie cały czas kastować tą umiejętność. Tak więc mocna kompozycja, jeżeli wam się ułożą itemki. Jeżeli macie możliwość pójść w tą kompozycję. Oraz wrzucić główne postacie kryjące na drugi poziom. I jedna chyba z ostatniej kompozycji. Jeszcze dwie zostały, albo trzy. Czterech Wardenów, Dwóch Mistyków, Trzech Poisonów, Twitch. No to jest... Mega tankowna kompozycja i w sumie tylko jeden carry, e, tak jak tutaj jest napisane e, coś takiego jak sześć brawlerów oraz jinx e, jak to było grane w pierwszym zestawie. No front macie niesamowicie mocny, 5 postaci tankujących, dwa razy mystiki żeby mieli jeszcze chyba więcej odporności na magię o ile się nie mylę. Oraz Twitch postać kierująca, no nie ma tu za bardzo co mówić. Macie Wardenów pod Armora, macie Mistiki pod odporność na magię, Twitch po prostu musi pozabijać swoje i to tyle. Pozycjonowanie też bardzo standardowe, więc nie ma tutaj za bardzo czym mówić. Atier, czyli już troszkę gorsze e, troszkę gorsza kompozycja, 4 klaceli, 4 rangerów, czyli e, coś co wszyscy powinni znać z pierwszego zestawu aż pod kery, e, Twitch pod kery, dwóch wardenów, żeby był troszkę lepszy. lepszy... Frontline, no bardzo podobna kompozycja do tego co się grało w pierwszym zestawie, czyli to może, może być odpowiednik do dwóch Knightów, tu czterech Rangerów, czterech klacjali, nic się za bardzo nie zmienia. Możecie dodać dwóch Mistików później albo dwóch Cloudów, Twitch jest głównie od CC i od debuffa tej kompozycji, a Wayne oraz Twitch w Early mogą mieć tej temki. Na vein, jeżeli wrzucicie na, na trzeci poziom, to możecie z niej zrobić głównego carry. Jeżeli nie wrzucicie na trzeci poziom, no to aż będzie waszym głównym carry. I ostatnia kompozycja S albo Atier Sześcioasacyjną. Wszyscy powinni znać też tą kompozycję. Bardzo nie powinno być zbyt ciężko je złożyć. Po że macie dwóch stili, jeszcze tutaj e, też fajnie to gra. Dwóch desertów, obniżają oni e, odporność, nie odporność, tylko armora. No i 6 asasynów zostało chyba zbufowane. 6 możliwe, że nie, ale 3 asasynów na pewno zostało zbufowane, mają 5% więcej szansy nakryta, o ile tego nie zmienili. Próbujcie Nocturna oraz Reksaja wrzucić na trzeci poziom agresywnie, żeby ta kompozycja była silniejsza. Zik Heraldy teraz też można stakować, to troszkę wraca do mety, bo nie ma już hexteka, czyli tej temki nie zostaną wam wyłączone, możecie stakować w jednej linii i wasze asasyn powinny być spokojne i mogą sobie tam kierować po eksperymentowaniu z tą kompozycją bardzo lubi grać Blade Master Nocturna. Można zagrać, naprawdę Blade Master Nocturne powinien fajnie działać, bo on wtedy będzie szybko atakował i będzie też ładował swoją pasywkę czy tam umiejętność, żeby odnawiać sobie HP. Jeżeli macie zeda na, na drugim poziomie, raczej to na niego też możecie zestakować itemki Infinity Edge, Kaziksa, Death Blade'a Zrobić z kogoś asesyna na no, bardzo podstawowej temy, jeżeli gracie sześciu asesynom. I to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał taki filmik. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne filmiki, na pewno z każdym patchem będę pokazywał taki filmik, co można nagrać, co jest najlepsze, jak możecie wbić najwyższą rangę. Niedługo startują rankedy FTF, to o ile już nie wystartowały, nie wiem za bardzo, kiedy one startują. Może, że już wystartowały. Em, powodzenia w wbijaniu ranki mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oraz lajka. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.